Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj taki materiał poradnikowy, idąc za ciosem, bo ostatnio też nagrałem materiał poradnikowy, jakich błędów nie popełniać łowiąc na spinning. Jak ktoś jest zainteresowany, to link jest w komentarzu. A dzisiaj coś odnośnie holowania ryby, czyli jakich błędów nie popełniać podczas holu ryby. To będą takie trzy błędy, które najczęściej zauważam u wędkarzy i to jest temat, który dotyczy wszystkich. Spinningistów, spławikowców, federowców, trociarzy, okoniarzy, płociarzy, leszczarzy. No w zasadzie przy każdym gatunku, przy każdej technice holujemy ryby i tych błędów wystrzegajcie się na jakąkolwiek metodę byście nie łowili i jakichkolwiek ryb byście nie łowili. Zaczniemy od początku. Przeanalizujemy cały proces holu ryby od samego brania. Jest, siedzi. O. Już tam chciał w ten krzak iść. O, fajny będzie. Może bez rekordu, ale fajny. O, taki. Taki. No i tak, mamy branie. Czy to jest na spinning, czy to na spławik, czy to na grunt, obojętnie. No i mamy już tą upragnioną rybę na końcu zestawu. Zaczynamy ją holować. Wtedy właśnie zaczyna się ten najpiękniejszy moment holu ryby. Czego nie robić, a co czasami widzę, że wędkarze robią. Po pierwsze, kategorycznie nie holujemy ryby kołowrotkiem. Nie nawijamy jej jak na jakiś kurde wałek, trzymając kij i kręcąc z całej siły korbą kołowrotka tak, żeby tą rybę do siebie tutaj ściągnąć. Do holowania ryby służy wędzisko i robimy to tylko i wyłącznie wędziskiem poprzez taką technikę tak zwanego pompowania, czyli podciągamy wędkę z tą rybą, opuszczamy wędkę i w tym czasie pracujemy kołowrotkiem, wybierając luz i znowu podciągamy i znowu wybieramy i w ten sposób rybę jakby holujemy do siebie tylko poprzez to właśnie podciąganie wędziska. To jest właśnie, to się nazywa pompowanie. No widzę, że czasami wędkarze tym kołowrotkiem próbują tą rybę nawijać. Nie robi się tego, kołowrotek do tego nie służy. Kołowrotek nie służy do holowania ryby. Tak jak powiedziałem, wędka służy do holowania ryby, a kołowrotek tylko do wybierania tego luzu, jakby do zwijania samej żyłki. Są oczywiście wyjątki, no bo nie mówię tutaj, no jak złowicie takiego okonka, czy taką tam płoteczkę, no to możecie tam nawijać. Ja też tak robię, że nawijam wtedy sobie po prostu krecę tym kołowrotkiem, bo ryba jest tak malutka, że jesteśmy w stanie to zrobić, kołowrotek nie ucierpi, a i no w trakcie holu tej ryby nie stracimy, a zresztą jak to jest malutka ryba, to nawet jak ją stracimy, to się nic wielkiego nie stanie. Tutaj mówię o rybach trochę większych, średnich, dużych okazach, no przy takich rybach, które już troszeczkę tam coś od nas wymagają podczas tego holu, no kategorycznie niedopuszczalne jest, żeby korbą tą rybę holować. Nie, nie, nie. Robimy to wędziskiem. No tak jak mówię, tam małe rybki możecie sobie łowić kołowrotkiem, jak jakieś drobne rybki łowicie, czy tam na bata łowicie sobie jakieś płoteczki. Nie? Jesteście czujni? Czy nie jesteście czujni? No, bo bat nie ma kołowrotka. Taki żarcik sytuacyjny. No jak już jesteśmy w trakcie holu, wiemy, że już tą rybę pompujemy, nie jest to jakiś mały okonek, no to coś nam by wypadało jeszcze z tym wędziskiem porobić, no nie? No czasami widzę nad wodą, że wędkarze zaczynają, nie wiem, czy to z emocji, zaczynają wariować, głupieć trochę, czy to wynika może z mniejszego doświadczenia i tym wędziskiem tam jakieś cuda wykonują. Wędzisko bardzo ważne jest i to jest jakby kolejny błąd, nieprawidłowe ułożenie wędziska względem naszej ryby, którą mamy tam jeszcze w wodzie. Pamiętajcie, że jak macie rybę, holujecie tą rybę, no ta ryba robi, czy to robi odjazdy, czy będzie wam tam pompować, nie? Będzie próbowała wam tam z tego zestawu się odpiąć, to ona ma pracować na kiju. Między innymi też po to jest to wędzisko, ono się wygina, że ten cała siła, którą ta ryba będzie tam próbowała się uwolnić, ma przechodzić na wędzisko i to wędzisko ma się uginąć. Ta ryba, krótko mówiąc, ma pracować na wędzisku. Kolejnym błędem jest, trzecim błędem, które też musicie się wystrzegać kategorycznie, bo to też może doprowadzić czy to do uszkodzenia sprzętu, czy to do straty ryby, to jest zachowanie pewnego spokoju. Nie holujemy ryby na gwałt urety, nie robimy to jakby jak najszybciej muszę ją do siebie przyholować, bo kurde,
nie mogę jej stracić. Nie, właśnie wtedy możecie ją stracić. Są momenty, kiedy ryba potrzebuje tego, żebyście dali jej czas. To są momenty odjazdów. To są momenty, kiedy ona ma takie zrywy, zaczyna kotłować się, walczyć, czy tam bić w dno. To zależy trochę od gatunku, jaki będziemy łowić. Te ryby różnie się zachowują. Zostawiamy to wtedy. Tak jak powiedziałem, zachowujemy odpowiedni kąt, trzymamy odpowiednio wędzisko, nic nie zwijamy i niech ona sobie na tym kiju pracuje. To jest taki czas, że jak ona w tamtą stronę, a wy ją jeszcze na chama w tą stronę, no to na pewno albo coś porwiecie, albo po prostu tą rybę stracicie. Jak ja to zrobię? No trochę go muszę zmęczyć. Nie spieszę się oczywiście. No i chyba już jest gotowy. Zobaczymy, czy mi się go tutaj uda wprowadzić. Chyba uda. Jest! Dobra, mamy go. Także błędem jest próba holu jak najszybszego za wszelką cenę. Oczywiście to też nie polega na tym, że teraz mamy ten hol sztucznie wydłużyć, by ta ryba się męczyła. Nie, możliwie jak najszybciej tą rybę do siebie doholować i podebrać, ale nie za szybko. To nie może być jak najszybciej za wszelką cenę. Mówię, trzeba zachować spokój i no, czasami są takie sytuacje, że trzeba tej rybie dać po prostu pochodzić. Jeżeli pozwolicie na to, żeby wykorzystać te właściwości wędki, wpływacie na to, żeby zwiększyć jakby kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje, waszą kontrolę nad holem ryby. Oczywiście czasami zdarzają się przypadki, że pomimo tego, że technicznie wszystko robimy idealnie i holujemy przepięknie i uroczo, to ryba przejmuje kontrolę i ryba zaczyna robić co chce. Ale to nie jest powód, żeby się załamywać oczywiście. Pamiętajcie, żeby zachować zimną krew i walczyć do samego końca i pracować na to, żebyście to wy z powrotem tą kontrolę przejęli. Siedzi. O Jezu, 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 od razu. Kurde, i mi poszedł od razu w te, widzicie? Kurde, no. Może z tej mańki go wyciągnę. Siedzi w tej sałacie. Dobra, damy mu trochę luzu. Już nie czuję, żeby coś się działo z nim. Nie wiem, no i co teraz? Mam stać tak jak wazon? Dobra, chyba to rwę, bo to... Nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek tutaj. Nie, tam nie ma ryby. Jakby tam była ryba, to... A jest, patrzcie, jest, wyszedł. Ale jaja. I w trawę teraz poszedł mi. Kurde, no co ja tu z nim będę miał teraz? Ale numer. Nieruchomo siedział, kurde, mnie chciał tutaj normalnie z partyzanta. I to są takie chyba trzy najczęstsze błędy właśnie. Hol kołowrotkiem, czyli nawijanie ryby na kołowrotek, nieprawidłowe ułożenie wędziska i próba holowania tej ryby jak najszybciej. Tych trzech błędów kategorycznie się wystrzegajcie. I na końcu jeszcze taki ostatni błąd, który też czasami zauważam, to już tak na samo zakończenie. Jak już kończycie hol i już macie tą rybę tutaj blisko, to nie wciągajcie jej przez przelotki, bo niektórzy mają taką tendencję, że tak nawijają ten kołowrotek, że ta ryba, tak skracają tą żyłkę, że ta ryba o mało co przez wszystkie przelotki nam przechodzi. To jest też tak, że ta wędka jest trochę po to, że wy macie tą rybę prowadzić, to wy macie przejąć kontrolę nad tym, co ta ryba robi, więc jak ona gdzieś ucieka, to wy musicie kontrować. No musicie jakby ułożeniem tego wędziska powodować, żeby ta ryba odpowiednio się zachowywała, tak żeby, no tak jak mówię, skontrolować tą rybę, to wy macie mieć kontrolę. I tak samo na końcówce holu, to wy pod siebie podciągacie tą rybę pod nogi, czy tam pod podbierak. To wy macie kontrolować, to od was ma zależeć, w którym miejscu tą rybę będziecie lądować. Jeżeli nie macie podbieraka, no to gdzieś wyślizgiem na brzeg, czy do ręki, ale to od was ma zależeć. To nie jest tak, że to ryba ma decydować teraz, gdzie ona sobie zostanie podebrana. Oczywiście czasami są sytuacje, że trzeba przejść gdzieś, inaczej się ustawić, no bo to jakby no, już jest siła wyższa, ale to też jest element tej kontroli, tak? To wy kontrolujecie sytuację i się odpowiednio ustawiacie, ewentualnie się przestawiacie, tak żeby tą rybę bezpiecznie podebrać. No jak ją będziecie nawijać aż pod samą szczytówkę, to nie ma możliwości fizycznej, żebyście tą rybę podebrali, czy to do podbieraka, czy do ręki, czy wyślizgiem. No czasami już to obserwowałem, że na krótkim dyszlu, na krótkiej lince, ryba tu przy brzegu, tam kawałeczek linki i już szczytówka. I co dalej? Jak teraz tą rybę wyciągnąć na brzeg? I jest motanie się.
jakieś próba cofania się, jakiegoś, kurde, tutaj próba wciągnięcia tej ryby na brzeg. Nie, 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 nie. Nic z takich rzeczy nie robicie. Nigdzie się nie cofacie. Jak już macie stanowisko obrane, gdzie tą rybę podbieracie, to wy ją macie wprowadzić. Pamiętajcie, jak macie wędzisko, ono tam się będzie wam wyginać, to tej linki trochę musi tam zostać. Tak, żeby ta ryba cały czas była w wodzie i ładnie ją sobie płynnym ruchem wprowadzacie w podbierak. To tyle. To są takie rady, myślę, bardzo podstawowe, ale to są rady, których, jak widzę, niektórzy potrzebują. I okej, no, nikt się z taką wiedzą nie rodzi, więc mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału ktoś, kto miał z tym problemy, wprowadzi, czy będzie się starał wprowadzić jakieś poprawki, tak żeby ten hol i sobie uprzyjemnić, i żeby on technicznie był taki, no, prawidłowy po prostu. Bardzo ciężko jest oczywiście opisać dokładnie, kiedy, jak się zachować, bo tych sytuacji może być naprawdę tyle, ile ryb w wodzie. W PZW na przykład jest mało ryb. To nie było dobre porównanie. Tych sytuacji może być tyle, co ryb na komercji, więc tak naprawdę, no tutaj bardzo to ogólnie postarałem się przedstawić, ale myślę, że dla wszystkich to było zrozumiałe i myślę, że każdy coś tam dla siebie wyciągnie. No wiadomo, że tacy wprawni wędkarze, no to oni już wiedzą co i jak, ale ci tacy mniej wprawni, mam nadzieję, że coś tam skorzystają. Dajcie znać w komentarzu, kto skorzystał, komu się takie porady przydały. Jeżeli się wam film podobał, no to oczywiście łapa, subik. I widzimy się w kolejnych materiałach. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy poradnikowe, coś chcielibyście zobaczyć, usłyszeć, o czymś pogadać, coś mam nagrać, to oczywiście dajcie znać.